Witajcie! W dzisiejszym filmie przedstawimy Wam trochę bardzo dziwnych nagrań. Będzie m.in. być może opętana dziewczyna, która korzystała z tablicy Ouija. Będzie też niesamowity obiekt na niebie, który porusza się wręcz niezwykle. Co więcej, przedstawimy Wam zastanawiające nagranie z Rosji. Czy to, co tam się dzieje, wiąże się z czymś, co przekracza nasze wyobrażenia? Wydarzenia, które mają miejsce w Ukrainie, wiele osób wiąże z zapowiedzią końca. Wiele religii opisuje, że na chwilę przed końcem świat będzie w prawdziwej rozsypce. Katastrofy naturalne, konflikty, dziwne znaki na niebie i ziemi będą na porządku dziennym. To będą oznaki, że świat zmierza ku końcowi, ale też nowemu początkowi.
Czy prezydent Rosji wypełnił kolejny znak końca? Niektórzy wręcz uważają, że ten prezydent może być antychrystem, czyli istotą zesłaną przez samego szatana, która ma tu zaprowadzić jego królestwo. Czy tak jest? Na to pytanie nie ma prostej odpowiedzi, ale wydarzenie, które kilka dni temu miało miejsce w Rosji, zdaniem niektórych to potwierdza. Otóż na plaży w Rosji nagrano ogromną tajemniczą istotę, która wywołała wiele emocji i falę komentarzy. Niektórzy uważają, że może to być jakieś naturalne stworzenie, choć zwraca się uwagę, że nie ma szans, by coś takiego mogło żyć w tych wodach. Inni znowu uważają, że to znak, że Rosja prowadzi jakieś ukryte badania nad zwierzętami, manipulując ich DNA, by wykorzystać je podczas konfliktu i podboju świata. Z drugiej strony zwraca się uwagę, że to spotkanie z tą istotą może być związane z wypełnianiem proroctw z Biblii o pojawieniu się samego Lewiatana. Biblia opisuje, że dym wydobywa się z nozdrzy, jak z kotła pełnego wrzątku, oddechem rozpala węgle, z paszczy tryska mu ogień, przed nim skacząc biegnie przestrach, części ciała spojone, jakby ulane, nieporuszone, serce ma twarde jak skała, jak dolny kamień młyński, gdy wstaje mocni drżą ze strachu i ludzie tracą przytomność. Bo cięcie mieczem bez skutku, jak dzida, strzała czy oszczep, dla niego żelazo to plewy, brąz niby drzewo zbutwiałe. Nie płoszy go strzała z łuku, kamień z procy jest źdźbłem dla niego źdźbłem maczuga, śmieje się z dzidy lecącej. Pod nim są ostre skorupy, ślad jakby wału zostawia na błocie. Głębie wód wzburzy jak kocioł, na wrzątek ją zdoła przemienić. Zanim smuga się świeci na wodzie, topiel podobna do siwizny, nie ma mu równego na ziemi. Uczyniono go nieustraszonym. Każde mocne zwierzę się lęka jego, króla wszystkich stworzeń. Ten opis dotyczy właśnie Lewiatana, czyli tajemniczej istoty, która ma pojawić się na chwilę przed rozpoczęciem apokalipsy. Czy to kolejny dowód, że prezydent Rosji jest antychrystem i na naszych oczach spełnia się biblijna przepowiednia? Gdy puścisz tą piosenkę, Dody, od tyłu usłyszysz coś strasznego. Link do nagrania w opisie.